10, 5, 4, 3, 2, 1. To 160 i szczyt torem 250. To ciekawe, bo nie jestem przyzwyczajony do takich warunków, do takiej opony, a uzyskujemy bardzo dobre czasy. Oczywiście jestem bardzo zadowolony z tego, ale bardziej, jeszcze bardziej jestem zadowolony z tego, że wygraliśmy klasyfikację Ice Masters. Cieszę się, że jesteśmy tutaj, że utrzymujemy bardzo wysokie tempo, że uczę się bardzo dużo. Jesteśmy nadal w grze, liderujemy w Mistrzostwach Europy. W tym roku mamy trochę inne warunki, mamy na pewno wyższą temperaturę, jest więcej błota, więc te kolce się aż tak nie zużywają, ale więcej błota niż w zeszłym roku nie oznacza, że mniej śniegu. Wręcz przeciwnie, tego śniegu jest bardzo dużo. W zasadzie spodziewałem się, że będzie więcej szutru, dlatego założyliśmy takie opony szerokie na pierwszą pętlę. No cóż, takie są rajdy. Czasami trochę się trzeba nauczyć na nich.